Cześć. Dzisiaj w ramach WF-u zrobimy sobie granolę, czyli słodkie śniadanie, coś jak płatki. Wiem, że wiele z Was lubi śniadanie na słodko, lubi szczególnie płatki, ale większość z tych, które można kupić w sklepach, są substancjami konserwującymi, z dużym dodatkiem cukru i innych takich substancji, które nie są zbytnio zdrowe. Dlatego chcę Wam dzisiaj pokazać, jak można przyrządzić łatwo świetne śniadanie, które będzie bardzo dobrze smakować, będzie słodkie. Potrzebować będziemy płatki błyskawiczne górskie, szklankę, masło orzechowe, chociaż nie musi być, ale bardzo dobrze smakuje z masłem orzechowym, miód konieczny i ekstrakt waniliowy też może być, a nie musi, ale dodaje dobrego smaku i sól. I będziecie potrzebowali pomocy rodziców, bo trzeba będzie tą granolę po przygotowaniu wypiec. Dlatego do tego będą potrzebni rodzice, bo gorąco, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Dobra, przystępujemy do robienia. Więc do miski dajemy 3 łyżki miodu. Raz. Dwa. Można sobie palcem pomóc. Oczywiście wcześniej ręce umyć. I 3. Świetnie. Można oblizać. Dobre, słodkie. Miód, naturalna słodycz. Następnie, żeby było łatwo, tyle samo łyżek masła orzechowego. I też palcem ściągnąć. Raz. Dwa i 3. Świetnie. Teraz pycha. Ekstrakt, jeżeli ktoś ma, to tak 1/4 łyżeczki i szczypta soli, taka solidna. I to wszystko trzeba wymieszać, połączyć ze sobą. Szybko, łychą, żeby wszystko ładnie, równo było razem. Świetnie. I jak już mamy połączone, zobaczcie, naprawdę nie za dużo pracy zostaje. Jak już mamy wszystko połączone, bardzo dobre, wsypujemy płatki owsiane, górskie, błyskawiczne i łączymy wszystko razem. Kiedy już wszystko mamy razem połączone, wygląda jak taki zbity kawałek, nie wiem, jakiejś masy. Potrzebujemy blachę od piekarnika, wyłożone papierem do pieczenia. I nic trudnego, nie trzeba żadnych pięknych tutaj kształtów robić, tylko z tej masy wrzucamy luźno większe, mniejsze kawałki. Później po wypieczeniu będzie je można sobie połamać, bo one teraz są bardzo miękkie i takie klejące. Jak je wypieczemy i ostudzimy, będą kruche i łamiące i będzie je można śmiało wtedy na kawałki przez nas preferowane zrobić.
Więc rozrzucamy luźno po blaszce. O, tyle ile tutaj jest. Wszystko ładnie do końca. O. I jak mamy zrobione, prosimy rodziców o podgrzanie piekarnika do 150 stopni. I do tego piekarnika wkładamy tak pokruszoną granolę i zostawiamy na 10 minut. Zobaczcie. Piekarnik. Wkładam do środka. Ustawiam na 10 minut i czekamy. Po 10 minutach, zegar mi tutaj właśnie wybił, wyłączamy piekarnik, otwieramy delikatnie drzwiczki i pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia. W tej chwili jest jeszcze miękka, ale jak wystygnie, będzie chrupiąca. No i po ostygnięciu na papierze, który zdjąłem już z blachy, mamy chrupiącą, o, łamiącą się granolę, czyli płatki z miodem, z masłem orzechowym. Bardzo zdrowe, bardzo dobre śniadanie, dające dużo energii, dużo witamin, bez żadnych substancji konserwujących. Świetne śniadanie. Świetne rozpoczęcie dnia. Takie płatki z mlekiem, z jogurtem naturalnym. Świetny początek dnia. Świetne, pełnowartościowe śniadanie. Polecam, zróbcie sami. Na pewno będzie smakować. Trzymajcie się. Pa.